Paradoks hazardzisty, znany również jako błąd gracza, jest błędem logicznym. Polega on na przekonaniu, że przyszłe wyniki losowe są zależne od poprzednich wyników. Oznacza to, że jeżeli podczas rzutu monetą kilkukrotnie wypadnie nam orzeł, osoba będąca pod wpływem paradoksu hazardzisty może mylnie sądzić, że szansa na to, że wypadnie w kolejnym rzucie reszka, jest znacznie większa niż na orła, gdzie tak naprawdę szanse są ciągle 50 na 50. Badania na temat paradoksu hazardzisty wskazują, że wpływa on na różne aspekty decyzyjne. Na przykład badania prowadzone przez Chen, Moskwitz i Sue pokazały, że sędziowie azylowi, urzędnicy kredytowi oraz sędziowie baseballowi wskazują tendencję do podejmowania decyzji przeciwnych do poprzednich, co może być uznane za efekt paradoksu hazardzisty. Sędziowie azylowi byli bardziej skłonni do odrzucenia wniosku, jeśli poprzedni wniosek został zaakceptowany, a sędziowie baseballowi byli mniej skłonni ogłosić strajk, jeśli poprzedni pitch był strajkiem. Podsumowując, paradoks hazardzisty jest powszechnym błędem poznawczym, który wpływa na wszelakie aspekty naszego życia prywatnego, społecznego, jak i tego profesjonalnego. Poznanie się z mechaniką paradoksu hazardzisty pozwoli nam na ograniczenie jego wpływu na nasze życie. Rozumiejąc schemat, będziemy w niego mniej popadać. Jak to przekłada się na nas, graczy? Paradoks hazardzisty może mieć znaczący wpływ na nasze zachowanie w trakcie gier rankingowych, jak i tych zwykłych. Gracze mogą błędnie zakładać, że po serii przegranych są dłużni wygraną lub odwrotnie, że po serii wygranych są bardziej narażeni na porażkę. Na przykład po kilku przegranych meczach gracz może uważać, że jest czas na wygraną, mimo że każdy mecz jest niezależny i jego wynik nie zależy od poprzednich wyników. Gracze mogą mieć mylne oraz złudne poczucie, że zmiana taktyki powinna teraz zadziałać. W grach takich jak League of Legends lub Counter-Strike Global Offensive gracze mogą mieć przeczucie, że pewne zagrania lub zmiana swojego stylu gry może teraz zadziałać, ponieważ wcześniej nie działała. Może to prowadzić do źle wykalkulowanych decyzji, które mogą potem skutkować przegraną rozgrywki. Gracze mogą próbować zmienić swoje podejście do gry w sposób mniej korzystny niż zachowanie aktualnego stylu rozgrywki, gdyż uważają, że w ten sposób będą w stanie wyrównać swoje szanse. Seria przegranych lub wygranych może wpływać na stan emocjonalny gracza, co z kolei może prowadzić do błędu poznawczych. Gracze mogą odczuwać presję do zmiany swojej gry po serii przegranych, mimo że optymalną strategią mogłoby być kontynuowanie dotychczasowego planu. Może to prowadzić do zwiększenia stresu związanego z błędem, iż skoro przegrałem wiele gier, powinienem wygrać, a nie wygrywam, to jestem słaby, co negatywnie wpływa na wyniki kolejnych gier. Paradoks hazardzisty jest też jednym z czynników odpowiadających za syndrom jeszcze jednej tury. Jest to zjawisko psychologiczne występujące szczególnie w grach strategicznych, gdy gracz czuje nieodpartą chęć kontynuowania rozgrywki przez kolejne tury, misje czy partie. W połączeniu z paradoksem hazardzisty może to prowadzić do dość ciekawych decyzji i zachowań. Gracze, którzy doświadczyli serii przegranych, mogą czuć silną potrzebę kontynuowania gry, aby odbić straty pod wpływem przekonania, że kolejna tura tudzież kolejka przyniesie im szczęście. W grach strategicznych, takich jak Civilization czy Total War, gracze często są zmotywowani przez poczucie postępu i oczekiwania na nagrody. Po zakończeniu tury gracz może czuć, że jeszcze jedna tura pozwoli mu zobaczyć efekty swoich wcześniejszych decyzji. Tak powstaje błędne koło, mogące trwać kilka godzin. Syndrom jeszcze jednej tury może prowadzić do uzależnienia od gry, wywołanego chęcią pozyskania krótkoterminowej satysfakcji z osiągnięcia nagrody, czyli wywołaniu w naszym mózgu hormonu dopaminy. W połączeniu z paradoksem hazardzisty może to prowadzić do mylnego oszacowania swoich realnych szans na sukces, co skutkuje powstaniem kompulsywnych zachowań mających negatywny efekt na naszą psychikę. Długie sesje gry mogą prowadzić do zmęczenia decyzyjnego, z angielskiego decision fatigue. Gracz staje się mniej zdalny do podejmowania racjonalnych decyzji wraz z upływem czasu. To zmęczenie może nasilać efekty paradoksu hazardzisty, ponieważ zmęczony gracz jest bardziej podatny na błędy poznawcze i mniej zdolny do oceny sytuacji w sposób obiektywny i racjonalny. Zrozumienie paradoksu hazardzisty może pomóc graczom uniknięcie pułapek poznawczych oraz podejmowanie bardziej racjonalnych decyzji. Syndrom jeszcze jednej tury i paradoks gracza mogą na siebie w sposób destrukcyjny oddziaływać, prowadząc do długotrwałych sesji gier, powstawania złych nawyków behawioralnych oraz podejmowaniem irracjonalnych decyzji strategiczno-logicznych. Powyższy paradoks i zjawisko psychologiczne należy interpretować, aby być bardziej świadomym graczem. Dzięki temu będziemy lepiej zarządzać swoim czasem prywatnym, jak i tym growym, oraz staniemy się bardziej świadomymi użytkownikami komputera. Tyle ode mnie na dziś. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę pod tym filmem, podzielić się jakąś swoją prywatną opinią na temat powyższego zjawiska, zostawić subskrypcję, oraz odwiedź naszego TikTok oraz Patronite. Na razie.